Już chyba jestem, szybciutko sobie sprawdzam. Witam Was serdecznie. Zamknę sobie jeszcze przeglądarkę, żeby mi tutaj nic, żadne powiadomienia nie przychodziły. Jestem O, właśnie, no właśnie. To tak się kończy. Dajcie proszę znać, czy mnie widać i czy mnie słychać, żebym wiedziała. Ja już sobie tu wpadam na grupę i sprawdzam też. Okej. Okay. Przynajmniej siebie widzę, więc mam nadzieję, że też będzie mnie słychać. Kochani, dzisiaj wpadam do Was z takim tematem dosyć ciekawym, czyli dlaczego właśnie te olejki i czym w ogóle one się różnią od innych. Nasza grupa jest bardzo duża, być może nie wszyscy mnie tutaj znacie, ponieważ ja ją współtworzę też ze swoim zespołem wróżek olejkowych, to króciutko się przedstawię. Myślę, że w tym czasie już widzę, że dołączacie, więc widać i słychać. Dziękuję Ci, że dałaś znać, Patrycja. Słuchajcie, ja się nazywam Sonia Kozub-Skalska. Od 20 lat zajmuję się energią pieniądza i obfitością. Jestem ekonomistką, naukowcem. Edukuję i wspieram, jak używać aromaterapii i jednocześnie też uczę i pomagam kobietom tworzyć biznes online. I ten biznes tworzymy w oparciu o olejki doTERRA, ale ja nie od tego zaczęłam, czyli nie od biznesu, tylko 3 lata temu, jak trafiłam na olejki doTERRA, to moje zdrowie było totalnie posypane. Doświadczałam dużej obfitości, kończyłam doktorat, prowadziłam prężnie działającą kancelarię, ale moje zdrowie było totalnie do dupy, a moja dusza nie za bardzo tańczyła kankana. Wtedy już wychodziłam troszeczkę, cześć Marzenko, z nerwicy lękowej, z takiego pracoholizmu. Po prostu nie czułam żywotności, tylko czułam wegetację w życiu. I olejki eteryczne, cześć Iwonko, one po prostu oddały mi życie. One sprawiły, że ja się odważyłam, że ja się odważyłam oddać sobie wolność. Oczywiście ja też jestem bardzo długo w drodze duchowej, w takim rozwoju też osobistym i to wszystko się integrowało, ale po roku używania olejków jako klient po prostu już nie mogłam zaprzeczyć faktom, że one zarówno na etapie zdrowia fizycznego, jak i w aspekcie uzdrowienia emocjonalnego zdziałały cuda. I ja dzisiaj troszeczkę Wam chciałam o tym opowiedzieć. Spróbuję tutaj udostępnić ekran, bo przygotowałam dla Was taką malutką prezentację, więc spróbuję to ładnie udostępnić i sprawić, żebyście troszeczkę też tak tutaj mieli okazję się dowiedzieć na ten temat. No i zostańcie do końca, na pewno będę miała jakąś niespodziankę, bo ja kocham niespodzianki. Słuchajcie, testuję nowy mikrofon. Dajcie mi znać, czy dobrze mnie i wyraźnie słychać, dobra? Bo wcześniej go nie testowałam. Będę wdzięczna, jak tutaj mi dacie znać, czy słychać wystarczająco dobrze. Słuchajcie, więc tutaj przechodząc jakby do sedna, ta prezentacja nie będzie długa. Troszeczkę Wam powiem właśnie o tym systemie. Wszystko ok, super Marzenka, dziękuję. Ojej, Tereszko, jak Cię miło to widzieć. Dziękuję, że dałaś znać. Widać i słychać. Bardzo dobrze sobie Cię słychać. No to ekstra, to zajebiście, jak to lubię mówić ja. Słuchajcie, historia jakby olejku eterycznego doTERRA zaczyna się na długo przed otwarciem przeze mnie, przez ciebie, przez każdego klienta butelki, a nawet długo przed tym, jak ta partia olejku dotrze do siedziby doTERRA. Olejki eteryczne doTERRA zaczynają się tak naprawdę w takich miejscach jak Neapol, Haiti, Madagaskar i dziesiątki innych miejsc, w których wykwalifikowani hodowcy, destylatorzy, rzemieślnicy pracują nad pielęgnacją nasion, gleby, części roślin, które pewnego dnia staną się wysokiej jakości olejkami eterycznymi. I tak naprawdę to od początku do końca historia butelki olejku eterycznego doTERRA wymaga pomocy, wiedzy i opieki globalnej sieci profesjonalistów,
którzy są po prostu oddani produkcji takiej wysokiej jakości produktu, który po prostu wykorzystuje dar ziemi. I do teraz łaciny, słuchajcie, oznacza dar ziemi. I dzisiaj chciałam z Wami omówić właśnie tą inicjatywę, którą firma Dotera ustanowiła w celu utrzymania praktyk odpowiedniego pozyskiwania przy jednoczesnym takim wykorzystywaniu bezpiecznych, wysokiej jakości olejków eterycznych, bo ja dzisiaj to obserwuję i dzisiaj też rozmawiałam z moją cudowną asystentką, pozdrawiam Cię Sabinko, jak będziesz oglądać, o tym, że słuchajcie, nam niezwykle trudno jest w ogóle zadbać o siebie, niezwykle trudno jest nam spotkać się z własnymi emocjami. Zresztą ja też tego doświadczyłam, bo mam na swoim koncie pracoholizm, czyli uciekałam przed tym, co czuję. I niezwykle łatwo nam jest kupować 58. torebkę i 65. buty, żeby na chwileczkę poczuć się lepiej. No i właśnie o to chodzi, że my się czujemy na chwileczkę lepiej. I żeby znaleźć takie sposoby, które sprawią, że będziesz się czuła lepiej nie tylko na chwilę, że nie będziesz się traktować jak śmietnik, że zadbasz o siebie tak, jak dbasz o swoje dzieci i o swoich bliskich. I ja wiem, że to jest fascynująca droga, tylko to jest wielki akt odwagi. To jest wielki akt odwagi, żeby spotkać się z wszystkimi swoimi emocjami i żeby je potem uzdrowić i uleczyć. I tutaj, jeżeli chodzi o jakość, to w tym uzdrowieniu ma to duże znaczenie. I firma Dotera od początku była zaangażowana właśnie w produkcję wysokiej jakości olejków eterycznych, które są pozyskiwane w taki odpowiedzialny sposób. Czyli żeby osiągnąć ten cel, to Dotera stworzyła globalną sieć botaniczną, która może wspierać stały popyt na olejki eteryczne Dotera, stosując właśnie bezpieczne i odpowiedzialne praktyki. No i dlaczego to jest ważne? Ponieważ podczas gdy niektóre firmy decydują się na zakup własnych działek, na których mogą uprawiać rośliny niezbędne do produkcji olejków eterycznych, to Dotera postanowiła polegać na wiedzy hodowców i gorzelników z całego świata, z których wielu ma dziesięciolecia doświadczenia z określonymi roślinami. Czyli o co chodzi? Podczas gdy hodowcy i destylatorzy w tej globalnej takiej sieci botanicznej dostarczają Doterze fachową wiedzę i wysokiej jakości rośliny, to Dotera stara się w zamian jakby zapewnić takie rzeczy jak bezpieczeństwo pracy, uczciwe wynagrodzenie i inne takie pomocne zasoby. Niestety przemysł olejków eterycznych ma kilka takich problemów, których skutkiem są złe traktowanie rolników, hodowców, gorzelników, szczególnie w tych krajach rozwijających się. I to jest, taka odpowiedzialność społeczna jest mi bardzo bliska. Oczywiście to jest też powód, dla którego, czyli płatności terminowe, które Dotera stosuje, dla którego ja po ponad 20 lat prowadzenia kancelarii ograniczyłam tam swój udział mocno. Zajmuję się tam już tylko strategiami, bo bardzo byłam zmęczona właśnie taką prozą życia, nie? Jak negocjowanie o 20 zł albo niepłacenie w terminie. I bardzo szanuję Doterę, że ona właśnie jakby dba o ten też aspekt taki etyczny. Nie wiem, czy wiecie, być może nie, i z tym się chciałam z Wami podzielić, że Dotera współpracuje z plantatorami i destytorami, przepraszam, w ponad 40 krajach i wykorzystuje właśnie ich ten największy zasób, doświadczenie. I dzięki temu te rośliny są uprawiane w ich naturalnym środowisku, co oczywiście ma ogromny wpływ na jakość naszego olejku, bo Dotera to jest wielka firma wielkości naszego Apple'a i mogłaby sobie w Stanach otworzyć po prostu hale, w których produkuje lawendę, ale to nie byłaby ta sama lawenda, która pochodzi z Bułgarii, tam, gdzie warunki środowiskowe są dla niej najlepsze. I nie wszystkie olejki, oczywiście też eteryczne, są tworzone jednakowo. I nie wszystkie firmy zajmujące się olejkami eterycznymi też stosują metody takiego odpowiedzialnego pozyskiwania do produkcji tych swoich olejków. Czyli kiedy producenci olejków eterycznych idą na skróty, żeby zaoszczędzić po pierwsze czas, cześć Angelko, kochanie, po drugie pieniądze, to podczas procesu produkcyjnego, no to kto cierpi?
No cierpią oczywiście rolnicy, hodowcy i gorzelnicy. To właśnie hodowcy roślin, destylatorzy, to ci, którzy wykonują tą trudną pracę fizyczną, wymaganą do tego, żebyśmy w tej pięknej buteleczce dostali olejek eteryczny. To właśnie oni bardzo często, cześć Madziu, to oni bardzo często są źle traktowani, nieopłacani przez firmy produkujące olejki eteryczne. I tacy hodowcy mogą również mieć trudności ze znalezieniem takich odpowiedzialnych, gwarantowanych nabywców, którzy kupią ich rośliny lub części roślin, po pierwsze za uczciwą cenę, co też powoduje no, straty dla innych firm, które są nieuczciwe oczywiście. I ważna rzecz, że gdy plantatorzy lub gorzelnicy nie mogą znaleźć nabywcy, to oni są zmuszeni, słuchajcie, zwrócić do pośredników lub brokerów, którzy oferują mega niskie ceny za rośliny i następnie odsprzedają je po wyższych cenach swoje plony. I wielu hodowców i gorzelników, szczególnie w tych krajach rozwijających się, bo wiecie, nam się wygodnie siedzi w ciepłych domach, możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale w tych krajach rozwijających się wielu hodowców zmaga się z utrzymaniem swoich rodzin, bo nie mogą otrzymać uczciwej zapłaty za swoją pracę. Tak, ja też się cieszę, że jesteśmy częścią ruchu, która uświadamia, że jest coś takiego jak etyczny olejek. Tak, to rozszerza świadomość. Dzięki Madziu za ten komentarz. Tak, świadomość na inne produkty, z których korzystamy, nie tylko olejki. Dokładnie. Po drugiej stronie tej buteleczki, każdej kropli jest człowiek. I dzisiaj właśnie przyszłam z tym, żeby się z tym z Wami podzielić, bo to jest też coś, co mnie tak totalnie wzrusza. Słuchajcie, niektóre firmy stosują też taktyki uprawy roślin czy produkcji, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Matka Ziemia, nasza mamusia Ziemia jest po prostu jedna. I częścią takiego odpowiedzialnego pozyskiwania jest też zapewnienie tego, że środowisko nie jest zagrożone przez te procesy produkcji olejków eterycznych. No te problemy między innymi są powszechne w przemyśle olejków eterycznych, jednak to jest taki problem, który, tak jak tu nawet Madzia powiedziała, dotyczy wielu innych też produktów. Więc tutaj, słuchajcie, żeby uniknąć takich wielu pułapek związanych z przemysłem olejków eterycznych, też przede wszystkim sztucznych domieszek, które są no, bardzo powszechne. I tutaj sama sobie możecie zrobić bardzo zwykły test, wziąć sobie olejek cytrynowy, tak, mi się to mega otworzyło, jak dowiedziałam się, jak wygląda światowy handel olejkami. Dokładnie. Kochani, bergamotka w 70%, bergamotka, która jest pozyskiwana hodowana tylko dla olejku eterycznego, to ona w 70% w Europie jest syntetyczna. Weźcie sobie olejek cytrynowy z dotery i zobaczcie, co jest w składzie, tylko oczywiście kupiony w doterze, nie na podrobionej aukcji. I zobaczycie, że to jest tylko cytryna. I teraz pójdźcie do najbliższego sklepu bio, apteki, czegokolwiek, weźcie olejek cytrynowy i po prostu zapytajcie, czy można go spożywać wewnętrznie. Jeżeli Wam powiedzą, że nie, no to wiemy, że cytrynę można, prawda? Tutaj nie musimy do tego mieć specjalnych badań naukowych. No to zadajcie sobie dla siebie, dla swojego ciała, z miłości do tego ciała, z miłości do tego, żeby się nie traktować jak śmietnik siebie i bliskich, co w tym olejku może być, oprócz cytryny, że producent nie pozwala nam go zażywać wewnętrznie. I tutaj, słuchajcie, dotera ustanowiła taką inicjatywę COMSA, która w społecznościach rozwijających się i zajmujących się destylacją na całym świecie olejków dba właśnie o tą jakość, czyli one się koncentrują na wykorzystywaniu praktyk takich odpowiedzialnych pozyskiwania do produkcji olejków eterycznych, czyli jednocześnie pracujących nad poprawą życia ludzi w tych rozwijających się, destylujących społecznościach, koncentrujących się na budowaniu relacji z lokalnymi hodowcami i gorzelnikami. I jednocześnie, co jest też bardzo ważne, poprawiających jakość życia na tych obszarach i przez te projekty, gdzie właśnie te społeczności tego potrzebują. Dzięki za serducha. No i mówiąc najprościej, ta inicjatywa to wspólny wysiłek w celu właśnie produkcji wysokiej jakości olejków eterycznych
przy jednoczesnym takim oddziaływaniu i poprawie życia, którzy pomagają firmie do teraz skutecznie i odpowiedzialnie pozyskać właśnie te olejki eteryczne. Słuchajcie, ja tu przygotowałam filmik, ale ja nie wiem, czy mi się to uda. Nie uda mi się go tu uruchomić. Może go Wam w grupie dam. Dzisiaj odebrałam z drukarni moją najnowszą książkę, Jak okiełznać lęk, powrót, przywróć swój umysł i ciało do równowagi ze wsparciem aromaterapii. I tutaj napisałam ciut o sobie, ale przeczytam Wam taki fragment, który jest mocno ze mną żywy, jest we mnie bardzo prawdziwy i jestem za niego wdzięczna, czyli kropla po kropli, człowiek za człowiekiem, społeczność za społecznością, zmieniam świat na lepsze. I ja dokładnie tak czuję się z dotera, że przez to, że jest to firma o wysokiej etyce, o wysokiej jakości olejków eterycznych, dbająca o ludzi najbiedniejszych i traktująca ich z szacunkiem, to ja czuję ogromną wdzięczność, że mogę być częścią tej społeczności. Tutaj, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że jakby firma dotera ustanowiła takich 8 zasad przewodnich, żeby zapewnić takie odpowiedzialne pozyskiwanie, że to odpowiedzialne pozyskiwanie olejków jest zawsze praktykowane, a ich partnerstwo z plantatorami, z gorzelnikami w tej sieci botanicznej pomaga jakby utorować drogę do lepszej jakości życia. No i pierwsze to jest miejsca pracy, czyli dotera stara się stwarzać nowe miejsca pracy i ograniczać ubóstwo przez proces produkcji olejków eterycznych. Czyli żeby pomóc rodzinom w krajach rozwijających się, to dotera wspiera tych drobnych rolników, hodowców i gorzelników. Wiecie, czasami za butelką olejku, którą macie w domu, stoi mały hodowca, mały rolnik, wcale niewielka wielka firma właśnie. Bo jakby ona tworzy i utrzymuje miejsca pracy na tych obszarach wiejskich i słabo rozwijających się na całym świecie, czyli tworzy te miejsca pracy. Dlaczego? Dlatego, że ma na celu pomóc ludziom w krajach, dotarłaś do nas, cieszę się, w krajach rozwijających się i stać się samowystarczalnym ekonomicznie. To jest bardzo ważne, samowystarczalnym ekonomicznie. Po drugie, dotera zapewnia uczciwe i terminowe płatności, czyli tak jak Wam powiedziałam wcześniej, wielu hodowców i gorzelników jest zmuszonych do zwracania się do pośredników, jak nie mają zagwarantowanego kupca na swój wyrób, na swoje rośliny. Co zwykle, no, czym skutkuje? Oczywiście taką nieuczciwymi płatnościami czy opóźnionymi płatnościami albo i oba naraz. I dotera zapewnia, że partnerzy są po prostu opłacani na czas i mają uczciwe wynagrodzenie za swoją ciężką pracę. Czyli dzięki temu partnerstwu z dotera plantatorzy i destylatorzy po pierwsze zawsze mają zagwarantowanego kupca, bo bardzo dużo tych współpracy jest na wyłączność, a po drugie będą mogli otrzymywać uczciwą płatność, prawda? Wtedy, kiedy tego potrzebują, żeby wspierać swoje rodziny, swoje biznesy. Dotera też bardzo często zapewnia przedpłaty lub nawet pożyczki, żeby w ogóle pomóc tym partnerom w zarządzaniu przepływami pieniężnymi i zapewnić im też stabilne dochody przez cały rok. Wiecie, że rośliny nie rosną cały rok, prawda, że mają swoje pory. Także w niektórych obszarach dotera może nawet oferować żywność lub inne towary właśnie jako zapłatę, ponieważ może to być najcenniejsze niż pieniądze. No to jest bardzo, bardzo dla mnie istotne. Dajcie też znać w komentarzu, czy dla Was, czy o tym wiedzieliście, czy to jest w ogóle dla Was ciekawe i czy to ma dla Was znaczenie, od jakiej firmy kupujecie, czy jest Wam wszystko obojętne. Wypijam sobie ciut herbatkę. Poza tym utrzymywanie też takich długoterminowych partner, czyli mówiąc o relacjach partnerskich, dotera ma na celu wspieranie tych drobnych rolników, producentów poprzez zawieranie umów długoterminowych. Za to kochasz dotera. No właśnie, ja też czuję wdzięczność. Zresztą wiecie, ja jestem ekspertem, jestem na pewno ekspertem ekonomicznym i to też również z tej ciemnej strony ekonomii, także sprawdziłam sobie firmę dotera dosyć dobrze.
No i ja taką wdzięczność czuję za tą wysoką poziom etyki. Czyli przez to, że te umowy są długoterminowe, to w ten sposób i hodowcy, i destylatorzy mogą się cieszyć bezpieczeństwem długoterminowego wzrostu i takim wsparciem ekonomicznym, podczas gdy dotera może zapewnić sobie możliwość nadążania za stałym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości olejki eteryczne. Czyli każde partnerstwo dotera opiera na zaufaniu, na takim uczciwym traktowaniu i na takim wzajemnym szacunku. No i co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? No to jakby promowanie takich spółdzielni rolniczych, czyli w ramach tej inicjatywy też wspiera prawo rolników, czy hodowców, gorzelników do tworzenia właśnie spółdzielni, ponieważ współpraca często skutkuje jeszcze lepszymi procesami produkcyjnymi. Czyli współpracując ze sobą producenci w rozwijających się krajach i destylujących społecznościach mogą uzyskać dostęp też do wspólnie posiadanego sprzętu, do obiektów magazynowych, mogą mieć większy dostęp do narzędzi finansowych i też stworzyć taki płynniejszy proces tej produkcji tych olejków eterycznych. No to jest niezwykle ważne, bo nie wszystkie kraje są wysoko rozwinięte i mają te zasoby, prawda? No i jeden z istotniejszych też punktów dla mnie to jest jakby zapewnienie zarządzania środowiskiem, ponieważ nie wszystkie firmy zajmujące się jakby olejkami eterycznymi stosują takie odpowiedzialne praktyki pozyskania, to wiele z nich stanowi zagrożenie dla środowiska. I dotera jakby tutaj bardzo duży kładzie nacisk i promuje wykorzystanie technologii energii odnawialnej i efektywności też energetycznej, żeby pomóc zminimalizować tą emisję gazów cieplarnianych podczas procesu produkcji olejków właśnie eterycznych. Dotera też pracuje nad zminimalizowaniem wpływu odpadów podczas procesów produkcji i zachęca rolników, hodowców, gorzelników też do zmniejszania tego wpływu na środowisko, żeby pomóc zminimalizować ich ślady, wiecie, też dwutlenek węgla i tak dalej, prawda? Więc tutaj dotera wierzy w stosowanie taktyk odpowiedzialnych za środowisko na każdym etapie procesu produkcji olejków eterycznych. No i wreszcie kolejne, czyli ułatwienie rozwoju społecznościom. Czyli dotera wie, że możliwości pozyskania olejków eterycznych z określonego miejsca w perspektywie długoterminowej będzie w dużej mierze zależeć od źródeł utrzymania i jakości życia otaczającej społeczności. Czyli poprawa standardów życia w rozwijających się społecznościach jest takim głównym celem dotery. Dlaczego? Ponieważ dotera chce, żeby jej partnerzy mieli wsparcie, zasoby, których potrzebują, żeby pomóc ich firmom, rodzinom w rozwoju, w ramach właśnie też takiego swojego celu, jakim jest ułatwienie właśnie tego rozwoju społeczności, chociażby przez to, że dotera pomaga w budowaniu szkół, obiektów szkolnych, przychodni zdrowia, systemów czystej wody i innych projektów, które oczywiście odpowiadają potrzebom członków tej społeczności, gdzie dany olejek jest produkowany. No i teraz już wiecie troszeczkę, czym jest właśnie ten system. Więc tutaj chciałam Wam teraz troszeczkę opowiedzieć o olejkach, króciutko, dzisiaj w ogóle nie wpadłam na długo. Kto zna kadzidło? Dajcie znać. Słuchajcie, to jest olejek, który ja mówię, jestem ze Śląska, że to jest olejek, który sprawił, że przestałam się ciulać, czyli kłamać, bo nikt tak dobrze nie kłamie nas, jak my sami. To jest olejek prawdy. Też go tu pięknie opisałam w tej książeczce. Bardzo równoważy. O, teraz a chyba wszyscy znamy. kocham. Słuchajcie, olejek eteryczny z kadzidłowca, on jest jakby pozyskiwany z żywicy drzew Boselwia w wyniku długiego i takiego trudnego procesu zbioru.
Czyli kadzidło jest zbierane w Somalii od wielu lat, ponieważ tam właśnie jest taka piaszczysta gleba, taki też jakby i skalista, suchy klimat. To są optymalne warunki do wzrostu dla kilku gatunków Boselwia właśnie. Bardzo dobrze znasz. No ja wam w ogóle powiem, że ja znając jakby cały proces pozyskiwania olejków do tera, w ogóle kocham, wdychając olejek, wyobrażać sobie miejsce, w którym on jest pozyskiwany. I słuchajcie, zbiór żywicy kadzidła z drzewa Boselwia to delikatny proces, który trwa ponad 5 miesięcy. Wyobrażacie sobie to? 5 miesięcy. I on wymaga takiego starannego planowania, wiedzy, doświadczenia. Czyli osoby zbierające kadzidło w Somalii muszą podróżować z daleka do domu, żeby zebrać, odzyskać jakby żywicę kadzidłową w odległych miejscach, po czym przynoszą żywicę z powrotem do swoich społeczności w celu właśnie oczyszczenia, oddzielenia, zorganizowania w różnych, wiadomo, nie, rozmiarach i strukturze. I odpowiedzialność zwykle za te procesy spoczywa na kobietach. Niestety wielu somalskich zbieraczy kadzidła nie otrzymują uczciwej zapłaty za zebraną żywicę, nawet po miesiącach trudnej pracy. I firma ustanowiła w Somalii inicjatywę właśnie, która zapewnia zbieraczom kadzidła uczciwe, terminowe płatności, które rekompensują im czas i umiejętności, zapewniając taką uczciwą płatność w często w formie przepłat na w przepłatach na żywność i gotówkę, które są rozłożone na cały rok. Czyli dotera pomaga tym kobietom, całym kombajnom kadzidła stale dostarczać najwyższej stale dostarczającą nam najwyższej jakości żywicę, która w ostateczności się przekształca w wysokiej jakości olejek eteryczny z kadzidła, pomaga im funkcjonować i oprócz tego zapewnia im też jak najbliższe miejsca zbioru, żeby skrócić ten czas podróży i powstrzymać tych żniwiarzy od spędzania zbyt długiego czasu z dala od swoich rodzin, ponieważ organizowanie żywicy jest zwykle wykonywane przez kobiety. Ważne jest, żeby one były blisko domu, żeby mogły pracować, żeby też mogły dbać o swoją rodzinę. I słuchajcie, po zebraniu i oczyszczeniu i posortowaniu żywicy kadzidłowej ona jest wysyłana dopiero do destylarni dotera w Bułgarii, gdzie przechodzi procesy destylacji parą wodną. I tutaj znowu w Somalii, jakby ta inicjatywa dotery w Somalii ma na celu nie tylko produkcję najwyższej jakości olejku z kadzidła, ale także pomoc w poprawie oczywiście jakości życia tych, którzy zbierają to kadzidło. Tutaj widzicie Emily, która jest założycielką, jedną z założycielek dotery, no i właśnie zdjęcie z Somalii, tak wygląda kadzidło. W ogóle możecie zobaczyć to na zdjęciu, jak wygląda kadzidło. Czyli jakość ludzi, którzy zbierają kadzidło, którzy ciężko pracują, żeby utrzymać swoje rodziny, no to dzięki temu jakby oprócz tego, że ułatwia procesy zbiorów dotera, to pomaga również tym rodzinom po prostu poprzez odpowiednie wynagrodzenie czy też budowanie szkół w różnych miejscach, które są do tego no, bardzo potrzebne. No to następny taki olejek to jest kardamon. Kto zna kardamon? Ja zostawiłam w Bieszczadach swój kardamon. Pachnie przebosko. No i chociaż kardamon ma wiele zastosowań, to tylko 1% wszystkich roślin kardamonu na świecie jest destylowany w celu wytworzenia olejku eterycznego z kardamonu. Czyli większość roślin kardamonu jest zbierana i sprzedawana na światowym rynku przypraw, a pracochłonny charakter zbioru kardamonu sprawia, że jest to jedna z najdroższych przypraw. I tutaj, słuchajcie, Gwatemala ona jest takim największym na świecie eksporterem kardamonu na rynek przypraw, ponieważ gorący i wilgotny klimat tworzy idealne środowisko dla rozwoju tego kardamonu. I dotera właśnie
wybrała tutaj Alta Warpas w Gwatemali jako miejsce pozyskiwania olejku eterycznego z kardamonu, ponieważ ten obszar jest, to jest po prostu dom wykwalifikowanych, doświadczonych zbieraczy kardamonu, a optymalny klimat przyczynia się do wysokiej jakości rośliny kardamonu. I wiadomo, że Alta Warpas jest gorąca, wilgotna, z częstymi deszczami i bogata w składniki odżywcze, taką glebę gliniastą, która pomaga jakby rozwijać te zdrowe rośliny kardamonu, które wytrzymują wysoki, jakby wytwarzają takiej wysokiej jakości olejek kardamonowy. I olejek eteryczny z kardamonu pozyskiwany jest oczywiście z nasion kardamonu. To jest roślina wieloletnia, która również jest takim bliskim krewnym imbiru. I z nasion rośliny kardamonu destyluje się parą wodną w celu uzyskania olejku eterycznego o takim pikantnym, owocowym, ciepłym, balsamicznym takim profilu aromatycznym. I chociaż środowisko w Alta Warpas jest idealne do uprawy kardamonu, to obszar ten jest dość odległy, a transport ograniczony, co pozwala tym kombajnom na niewiele możliwości sprzedaży zebranego kardamonu. I często pośrednicy kupują kardamon od właśnie tych kombajnów, tych spółdzielni rolniczych Alta Warpas po znacznie niższej cenie, żeby odsprzedać zebraną roślinę po znacznie wyższej cenie. I ten system sprawia, że zbieracze kardamonu są po prostu, mają no, trudne warunki do tego, żeby zarabiać i też wyżywić rodzinę. I tu dzięki temu, że dotera ustanowiła tą inicjatywę, to w Alta Warpas, aby pomóc właśnie tym spółdzielnom w pełni wykorzystać swoje plony, otrzymać uczciwe wynagrodzenie i korzystać z dostępu do zasobów, jakie mają, utworzyła spółdzielnie, które umożliwiają tym hodowcom kardamonu współpracę w celu uzyskania właśnie takich stabilnych dochodów oraz ulepszenia metod upraw i zbioru też tej rośliny. Czyli oprócz tych wolnych zasobów, takich jak dostęp do narzędzi finansowych i suszarni, to te społeczności zajmują się też zbiorami, które odnoszą korzyści z innych projektów, ponieważ dotera przeznacza część zakupu każdego kilogramu kardamonu bezpośrednio na budowę szkół, szpitali i innych świadczeń, które te rodziny bardzo potrzebują. No to jest bardzo ważne i dlatego ja to bardzo czuję, że za każdą kroplą stoi historia. Jeden z moich ulubionych olejków, kto zna Yang Yang? To jest w ogóle olejek miłości własnej, więc ja go bardzo lubię. Słuchajcie, kocham. Olejek eteryczny Yang Yang, on jest destylowany z żółtych kwiatów drzewa Yang Yang. One są w takie w kształcie gwiazdy. Drzewo musi rosnąć przez 3 do 4 lat, zanim kwiaty będą gotowe w ogóle do zbioru i muszą być zbierane jakby w szczytowych miesiącach, czyli od grudnia do marca. Więc hodowcy Yang Yang zbierają kwiaty, aby osiągnąć dojrzałość, co oznacza, Dorotko, czy ty używasz Yang Yang? Mój ulubiony, no właśnie tak sądziłam. Żeby osiągnąć dojrzałość, co oznacza, że jedno drzewo może być zbierane kilka razy w ciągu 6 tygodni. Czyli po zebraniu kwiatów należy je poddać destylacji i uwaga, w ciągu 24 godzin od zebrania, żeby zachować te właściwości chemiczne olejku. I dotera pozyskuje olejek Yang Yang z Madagaskaru, który od końca XIX wieku produkuje jeden z najwyższej jakości olejków Yang Yang. I olejek dotera Yang Yang pochodzi z Nosebe, wyspy położonej u północno-zachodniego wybrzeża Madagaskaru. I tam właśnie są zbierane kosze przez rolników, kosze pełne kwiatów Yang Yang i dostarczane do stacji ważenia, gdzie są ważone i szybko dostarczane do pobliskiej destylarni, żeby umożliwić destylację kwiatów w ciągu 24 godzin od ich zebrania. Czyli ten proces uprawy, zbioru i destylacji Yang Yang jest bardzo długi i pracochłonny. Dlatego do wyprodukowania opłacalnej partii potrzeba współpracy kilku kombajnów rolników, czyli niestety wielu hodowców
I wielu rolników Yang Yang nie zawsze może znaleźć gwarantowanego nabywcę, co znowu zmusza ich do zwrócenia się do pośredników i brokerów, którzy oferują im niższe ceny. I tutaj Dotera nawiązała współpracę z hodowcami Yang Yang i z tymi spółdzielniami, żeby zapewnić im sprawiedliwe wynagrodzenie za intensywną pracę i za dbałość o szczegóły wymagane do produkcji wysokiej jakości olejku. Ja kocham Yang Yang i jestem im bardzo wdzięczna za to, co robią, bo jest to jeden z moich ukochanych olejków. Bardzo często daję go bez rozcieńczenia po prostu sobie tak na serce. Widzę, że tu Kasia dołączyła. Właśnie niedawno miałam okazję z Kasią i z innymi dziewczynami być w pięknym kursie i będę dla dziewczyn robić świece sojowe moje, autorskie. I wiele z nich wybrało właśnie Yang Yang, ponieważ to jest olejek właśnie miłości własnej. Także no, uwielbiam go i jestem bardzo wdzięczna za te osoby, które poświęcają tyle czasu i uwagi i swojej siły, żeby ten olejek po prostu był takiej wysokiej jakości. Także tutaj Dotera oprócz tego, że zapewnia te uczciwe zarobki, to też jestem gwarantowanym nabywcą. Czyli ci ludzie z NOSPA B nie muszą się martwić o pośredników lub niestabilny rynek. Czyli teraz, gdy są odpowiednio wynagradzani i hodowcy, i zbieracze Yang Yang, to mogą zwiększyć wydajność swojej produkcji, wykorzystując swoje zasoby na maszynach, na zatrudnienie większej ilości hodowców. I w zamian Dotera wie, że drzewa i kwiaty Yang Yang wykorzystywane do produkcji olejku są pod opieką profesjonalistów, których pasją jest wytwarzanie użytecznego i cenionego olejku eterycznego. No dla mnie to jest niezwykle, niezwykle ważne. No i tutaj słuchajcie, olejek z melisy. Ja teraz dostałam w ogóle cudowną wdzięczność, jeszcze nie wiem, czy z wszystkiego skorzystam, ale dostałam dwa zaproszenia. Jedno właśnie do destylarni w Bułgarii w lipcu i tam raczej na pewno pojadę, a jedno do Albanii i tutaj się jeszcze zastanawiam. To musi być coś niesamowitego. Będę Wam na pewno na moim Instagramie, Sonia Kozobiedeń, jak mnie obserwujecie, to zapraszam. Będę Wam na pewno zdawała relacje z tego, jak na żywo ta destylarnia wygląda. Słuchajcie, jakby firma Dotera poszła krok dalej w swoim modelu, czyli otwierając właśnie swoją gorzelnię i zakład rolniczy w Bułgarii, gdzie drobni rolnicy chętnie produkują wysokiej jakości rośliny i olejki eteryczne. I ta destylarnia właśnie tutaj jest na zdjęciu, widzicie ją, można ją znaleźć w mieście Warma w pobliżu Morza Czarnego. I siedziba tej destylarni znajduje się w miejscu pełnym rolników i osób potrzebujących pracy. Czyli duża część populacji Bułgarii żyje na granicy ubóstwa lub poniżej jej. Więc właśnie taka destylarnia stworzyła setki miejsc pracy i wywarła ogromny wpływ społeczny na tamtejszych mieszkańców. Dla bułgarskich rolników prowadzenie interesów może być trudne, ponieważ często oni muszą współpracować właśnie z pośrednikami. I tam w ogóle, wiecie, też jest róża pozyskiwana, no tam mają jakby zasoby naturalne ogromne, natomiast no znowu tutaj bardzo trudne jest to, żeby uzyskiwać te terminowe płatności i żeby mieć maszyny i urządzenia pozwalające w najlepszym czasie dla rośliny zdestylować tą roślinę. Zakład w Bułgarii specjalizuje się w produkcji lawendy, którą wiele z Was miało okazję już doświadczyć, melisy, nasion kolendry, nasion kopru włoskiego, rumianku, krwawnika pospolitego, czyli naszego jaru pom, jagód jałowca, no i właśnie róży. I zespół tej destylarni składa się z lokalnych Bułgarów, którzy są znani jako eksperci w dziedzinie gorzelnictwa, z rolników, z inżynierów, z menadżerów, którzy pracują nad produkcją właśnie wysokiej jakości olejków eterycznych, które spełniają te wysokie standardy Dotera. Melisę, lubisz pić? No, ciekawa jestem, co byś powiedziała o olejku, on jest taki specyficzny. Więc tutaj jakby Dotera zapewniła wiedzę niezbędną do ciągłej produkcji
jednych z najlepszych na świecie olejków eterycznych. I tutaj oczywiście, jak podobnie w innych krajach, to też tutaj jakby na celu było, żeby podnieść jakość życia tych lokalnych mieszkańców i żeby dać im zatrudnienie i sprawić dla nich fajne warunki. Więc tutaj, kochani, tyle Wam dzisiaj wpadłam opowiedzieć. Myślę, że było to ważne i myślę, że warto wiedzieć, czym się różnią olejki eteryczne, właśnie zapachowe. Takim najłatwiejszym testem, żeby sprawdzić sobie olejek eteryczny od olejku zapachowego, tak jak Wam mówiłam, udać się do sklepu bio czy do apteki, wziąć sobie zwykły olejek cytrynowy i zapytać, czy można go spożywać wewnętrznie. Jeżeli nie można, no to pytanie, czy on jest czystej jakości, bo jeżeli my się smarujemy olejkiem, jeżeli my go tak wdychamy, tak z buteleczki go wdychamy, to kocham w ogóle zapach pierwszej mojej książki, cytryna. Słuchajcie, jak my tak wdychamy olejek, to on po 20 sekundach już jest w naszym układzie limbicznym. Jak my smarujemy nim skórę, to on po 2 minutach jest w naszym krwobiegu, a po 22 minutach w każdej komórce naszego ciała. Dlatego warto odróżniać olejki klasy terapeutycznej od zapachowych, bo smarując się nimi i bardzo często właśnie kupujemy olejki w aptece, to pisze, że nie można ich stosować na skórę albo wewnętrznie. Więc musicie mieć świadomość, że wtedy nie jest to najwyższa jakość, jakiej na pewno dla siebie pragniecie. Jak nie znacie jeszcze olejków doTERRA, a macie ochotę je przetestować, to napiszcie do mnie albo do osoby, która Was tu zaprosiła. A ja jeszcze wszem i wobec ogłaszam, że od jutra zostanie uruchomiona sprzedaż mojej książeczki, jak okiełznać lęk, przywrócić swój umysł i ciało do równowagi, ale jutro to będę ogłaszać, dlatego że udało mi się, nie mówiłam o tym, ale udało mi się zrealizować coś jeszcze pięknego. Do tej książeczki, tutaj troszkę Wam ją pokażę, chociaż na pewno zrobię o niej osobnego live'a, ale na końcu tej książeczki są opisane mieszaneczki takie różne. Tutaj na przykład reset przytłoczenia, równowaga emocjonalna, pewność siebie, pogromca paniki. Ja przygotowałam naklejki do tej książeczki, które się tutaj mieszczą. Będzie można sobie kupić też naklejki, zrobić rolonik z tej książki i nakleić nazwę mieszanki. Ale to nie wszystko. Ta książeczka ma tutaj takie piękne 27-dniowe wyzwanie. I tutaj można sobie skorzystać, ale skanując ten kod przeniesie Was do strony, w której możecie sobie kupić karty afirmacyjne z tym wyzwaniem na 27 dni. Każda karta ma jedną czynność zbliżającą nas do siebie, mieszankę olejków i afirmacje. I myślałam, że nie uda mi się tego wszystkiego naraz zrobić, ale dzisiaj dostałam z drukarni informację, że to zostało do mnie wysłane. Więc od jutra będzie w sprzedaży, tylko jeszcze dopinam, słuchajcie, wysyłki, żeby były wszędzie za granicę, gdzie potrzebujecie, bo wiem, że wiele z Was czeka na to. I dopinam też system płatności. Kochanie, na książkę będzie można kupić od jutra lub pojutrze. Ja tutaj zaglądajcie na stronę, ja tu jeszcze to ogłoszę. Bardzo prosto, na stronie soniakozub.skalska pisane ciągłem.pl. Więc dużo miłości tu włożyłam w tą książeczkę, więc myślę, że będzie tutaj dla Was dużym wsparciem. Aromaterapia ma niesamowity wpływ na nasze emocje. Ja się bardzo cieszę z tego, jak mi się ją udało wydać, bo ona jest taka, o, tak troszkę Wam pokażę, taka przyjemna. No, ja wiem, że wiele z Was czeka na tą książeczkę, też w grupie VIP będę ogłaszać, ale już jest. Książki dzisiaj przyszły do mnie, więc wszystkie już są. Natomiast no, niespodzianką są te naklejki, bo to jest bardzo wygodne, jak sobie namieszacie z książeczki rolonik, żeby sobie nalepić na roloniku nazwę. No i bardzo fajne są też te karty afirmacyjne, bo my potrzebujemy spotkać się ze sobą każdego dnia. Każdego dnia potrzebujemy wziąć siebie na randkę i po prostu siebie spotkać. Więc możecie sobie wejść oczywiście na stronę dzisiaj soniakozubskalska.pl
www.kaufland.pl, ale proszę, żebyście nie dokonywali dzisiaj zakupu, bo tam jeszcze nie są podpięte, dobrze to wszystko nie chodzi, będziemy to testować. Właśnie możliwości wysyłki, będziecie mogli sobie wybrać, czy kurier, czy impost, czy odbiór w Orlenie, czy właśnie za granicę i też formy płatności, bo tam podpinam przelewy 24, żeby również osoby z zagranicą mogły sobie bez problemu dokonać zakupu, więc proszę Was o cierpliwość, dlatego jeszcze tak mocno nie krzyczałam, ale oczywiście czuję totalną ekscytację, totalną dumę i totalną celebrację, bo książka ta powstała z ogromnej miłości do natury, do drugiego człowieka i tak jak Wam powiedziałam, kropla po kropli, człowiek po człowieku i społeczność po społeczności, kocham zmieniać świat, więc już jutro pewnie będzie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za Wasze piękne towarzyszenie, za Waszą piękną obecność. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji doświadczyć olejków, to napiszcie do mnie lub osoby, która Was tutaj zaprosiła. A ja tymczasem życzę Wam pięknego wieczoru i wysyłam dużo miłości. Buziaki.